11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach. 123 lata nie było naszego kraju. I teraz... ja mam taki trochę, kurwa, rebus. Bo środowiska daje hardkorowe, punkowe, tak dużo mówią o tym, żeby walczyć o niepodległość takich miejsc jak Palestyna, Tybet. Tym samym czasem, kurwa, naszego kraju nie było 123 lata, wyobrażacie to sobie? Tego nie było po prostu. Jakoś, kurwa, o tym się zapomina, a naszą flagę, flagę Polski się beszta po prostu. Dziś też odbywa się manifestacja przeciwko marszowi ONR. Bardzo mnie to boli, naprawdę bardzo mnie to boli, że w tym dniu, który dla naszego kraju jest naprawdę ważny, chciałbym, żebyśmy uszanowali ten dzień. Bardzo mnie to boli, że dzieją się takie cyrki, kurwa, w dużych miastach Polski. Bardzo boli mnie, że te kurwy z ONR-u, nie mówię o prawicowcach, nie mówię o patriotach, tylko kurwa o nazistach i debilach. Bardzo mnie boli, że podcierają sobie patriotyzmem, kurwa, ryj w tym właśnym dniu. Boli mnie też to, że muszą protestować przeciwko temu środowiska związane poniekąd z naszą sceną. No trudno, jest to jakaś odpowiedź. W każdym razie wkurwia mnie to, że dzień, w którym odbywa się na przykład koncert, po czemu nie? Dzień, w którym możemy sobie iść na spacer z rodzicami. Ja do kościoła, bo ja do kościoła nie chodzę, ale możemy naprawdę spędzić go fajnie. Uczyć jakoś ten dzień, bo naprawdę, kurwa, to był bardzo ważny dzień dla narodu polskiego. A kurwa, dzieją się jakieś cyrki i to mi się, kurwa, nie podoba. Mam nadzieję, że kogoś to chciał powiedzieć przede mną, coś satysfakcjonuje ta wypowiedź. Bo kończę ten temat na chwilę obecną, żeby...